Różnica między Czerniakowem a innymi dzielnicami była. Różnica ta polegała między innymi na tym, że jeśli ktoś obcy zapuścił się w nie swoją dzielnicę, to mógł dostać i po krzyżu nieźle. Natomiast na Czerniakowie nigdy nie słyszałem, żeby zaczepiono na ulicy kogoś, kto był obcy z tamtego terenu, tylko dlatego, że tam przyszedł, czy przyszedł do kogoś, czy też przychodził do jakiejś panienki z dzielnicy. Nazwisko zawsze budziło pozytywne skojarzenia. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spotkała się z negatywną reakcją kolegów, koleżanek ze szkoły czy nauczycieli. Wręcz przeciwnie, jeżeli tylko nauczyciel potwierdził, że nazwisko Grzesiuk ma związek ze Stanisławem Grzesiukiem, to my na koniec roku z siostrą zamiast kwiatków nosiłyśmy komplety książek. W późniejszych latach, jak już byłam osobą dorosłą, to rozmawiałyśmy z koleżankami o nazwiskach panieńskich. Moje nazwisko panieńskie Grzesiuk. Jedno pytanie. Ten Grzesiuk? Więc to w ludziach w każdym wieku budzi skojarzenia i to są pozytywne skojarzenia. Dobre. Na pewno był to jeden z najbliższych, jeśli nie najbliższy, mój przyjaciel przez bardzo wiele lat. Znaliśmy się, kiedyś próbowaliśmy liczyć, ale wychodziło nam kilka wanien alkoholu. Także jeden drugiego znał dobrze. W ten sposób można było to potraktować. No ale to był naprawdę człowiek, który zasługuje nie tylko na taką książkę, ale na poważną, wielką pamięć społeczną. Ja nie myślę tutaj dlatego tylko, że był znakomitym warszawskim pieśniarzem czy piosenkarzem. Dla mnie Stanisław Grzesiuk jest postacią bardzo ważną. Myślę, że subiektywnie jedną z najważniejszych. Myślę, że takich postaci, symboli, które ukształtowały mnie w dużej mierze, ukształtowały we mnie poczucie tożsamości mojej warszawskiej. Ale myślę, że też można próbować jakieś takie obiektywne prawdy poustalać. Jest to postać niezwykle ważna dla polskiej kultury po prostu i tradycji. Myślę, że Grzesiuk na przestrzeni lat zainspirował bardzo, bardzo wielu ludzi. Nie tylko grających i śpiewających, ale robiących przeróżne rzeczy. Dlatego, że Grzesiuk jest akurat padło na niego. Ten los, ślepy los wybrał właśnie jego, żeby spośród wielu, wielu ludzi żyjących w Warszawie do 1939 roku, żeby to właśnie on przeżył wojnę i przeżył ją w tak spektakularny sposób i żeby po wojnie po prostu uwiecznił ten świat, ten wycinek tego świata, z którego pochodził, w książkach i na nagraniach. Stanisław Grzesiuk to była taka postać, która była obecna w moim życiu właściwie od dzieciństwa. To była jedna z pierwszych książek, jaką przeczytałem sam z siebie, czyli Bosary w Ostrogach. Czy wiedziałem, że to jest oczywiście prawdziwy, postać prawdziwa, która tutaj po ulicach Warszawy chodziła, ale długo to myślałem jako taki literacki bohater trochę, właściwie na równi z innymi bohaterami literackimi. Też ponieważ te książki jego były bardzo autobiograficzne, wszystkie właściwie, które napisał, wszystkie trzy, to długo mi się wydawało, że nie ma takiej potrzeby w ogóle, żeby biografię pisać. Natomiast w pewnym momencie, jakby im ja byłem starszy, tym wydawało mi się to ciekawsze, ile prawdziwego Grzesiuka jest w jego książkach, ile Grzesiuka zostało jakby na zewnątrz tych książek. No i postanowiłem sobie w tym momencie, że tę postać taką bohatera literackiego zdjąć z tej właśnie półki bohaterów literackich i spróbować się mu tak przyjrzeć po ludzku, jako człowiekowi. No i ten pomysł spodobał się wydawnictwu i Pruszyński i tak to się zaczęło. To kawiarnia była raczej miejscem dla nas nieznanym. Osobiście w kawiarni po raz pierwszy byłem, gdy miałem 20 lat. Wybrałem się z kolegą tylko ze zwykłej ciekawości, zobaczyć, co tam się dzieje, kto tam przychodzi, jak to wygląda. Poszliśmy do Turka na Nowy Świat.
wypiliśmy kawę, jakieś tam te drobiazgi do tego. Zapłaciliśmy rachunek, po 2 godzinach wyszliśmy i niezadowoleni z tego, cośmy tam widzieli. No bo tak, ani nic dla ducha, ani nic dla ciała, ani nic dla głowy. Przypuszczam, że mało kto, naprawdę nie wiem, czy z kolegów moich przedwojennych, czy ktoś kiedykolwiek był przed wojną w kawiarni. Naszym punktem takim czasami dojścia, czasami wyjścia, a czasami tylko spotkań, była kawiarnia Błękitna na rynku Nowego Miasta. W tej Błękitnej spotykało się różnych bardzo ciekawych ludzi. A myśmy mieli swój stały stolik. Oczywiście tam piliśmy tylko kawę. Alkoholu porządnego, czyli czystej wódki tam nie było. Natomiast likierów przecież nie braliśmy do ust. Polaku, szanuj swój kraj, nie pij słodkiej wódki, szanuj cukier. Przed wojną wódkę można było dostać o każdej czasie, każdego dnia, o 1 w nocy, z 1 na 2 dzień świąt, w sklepach prywatnych, od tyłu, a kupowało się tylko wtedy, znaczy zależne to było od tego, czy ktoś miał w kieszeni odpowiednią ilość współczynnika tarcia, jak niektórzy popularnie nazywają monetę. Mostarda w Ostrojach to jest taka książka, która właściwie pierwszą książką, którą koledzy mnie na podwórku sobie przekazywali z rąk do rąk, bo jestem z takiego pokolenia, w którym już książek się sobie nawzajem nie polecało specjalnie. I myślę, że to wynikało z tego, że chociaż bardzo wiele różni te dwa światy, ten świat takich podwórek warszawskich czy blokowisk warszawskich od tego Czerniakowa, na którym się wychowywał Grzesiu, to tam też bardzo wiele było podobieństw takich społecznych, tego myślę, że oparte głównie o relacje między ludźmi, o to, jakie są reguły, o pewną taką wierność zasadą i tego jak te społeczeństwa mogą funkcjonować wewnętrznie. I myślę, że to jest coś takiego, co jest ponadczasowe w tej książce. To jest taka rzecz, która wydaje mi się, gdzieś tam nas łączyła. Znaczy, z jednej strony oczywiście tu mamy realia przedwojenne, mamy tą biedę, mamy zupełnie inny świat. Z drugiej strony też funkcjonowaliśmy przez całe dnie na dworzu. Wydawało się, że to jest właściwie nierealne, żeby siedzieć w domu. I tak samo robiła Ferajna Grzeszuka, tak samo robiły dzieciaki na milionie blokowisk w tym kraju. I myślę, że to też na tym polega w dużej mierze jego fenomen. W moim życiu jakby nie było postaci męskiej, która by mi pokazała fajne wartości. Mój ojciec solidnie jakby poszedł w tango i cały czas w nim w zasadzie uczestniczy. Ja zawsze byłem na bakier z książkami i jakby książki odpychałem bardzo, bardzo solidnie od siebie. I zacząłem czytać te książki. No i na tyle mi się to spodobało i zaintrygowało i wywarło na mnie tak solidne wrażenie, no że od tego w ogóle jakby zaczęła się moja przygoda i z Grzesiukiem i również z literaturą i tego typu i wszelaką, która po prostu już mnie jakoś tam prowadziła i fascynowała. Kiedy poznaliśmy się, ja już byłem adiunktem chyba na uniwersytecie, a Stasiek był po prostu zwyczajnym, od czasu do czasu pracującym chorym gruźlikiem po obozie. Bo to była taka no, trochę dziwna przyjaźń. Więc już samo to, różne środowiska reprezentowaliśmy. I to było tak, on nawet nie musiał mnie wprowadzać w swoje środowisko, bo ja z kolei wczesne dzieciństwo spędziłem na Powiślu, na ulicy Dobrej, a wczesną młodość na Ochocie, na ulicy Częstochowskiej, co łączyło te dzielnice. Między innymi to, że w latach 30. dorożkarz żaden nie pojechał na przykład na Ochocie dalej w kierunku ulicy Opaczewskiej niż do Placu Zbawiciela. Bo jak pojechał dalej, to przeważnie wracał sam zaprzężony do dorożki. Podobnie tak zwani młodzi z miasta. Jak przyszedł pod krawatem i w marynarce, o to się tu dowala do którejś z naszych dziewczyn. No to wtedy wychodził, a to też było stosowane na Powiślu, wychodził mały chłopaczek i pytał, proszę pana, a która godzina? No więc pan albo wyciągał
zegarek z kieszeni albo pokazywał, na co mały mówił, jaki pan ma ładny zegarek, pan mi go da. No to reakcja i zjeżdżaj stąd. I wtedy wychodziło dwóch młodych albo trzech młodych ludzi i mówili, dziecku pan odmawiasz? To nieładnie, oj bardzo nieładnie. No co było dalej, to już nie będę mówił, ale to są historyjki najzupełniej autentyczne. Myśmy mieli całą masę takich wspólnych rzeczy, a tam gdzie gdzieśmy się różnili, to Stasio mówił krótko, ja cię dwa razy walnę, to będę odpowiadał za znieważenie zwłok. O. A obok w koszu inny sprzedaje towar kulturalny, książki. Wielki wybór książek, co w sklepie 5 złotych umie tylko 1 złoty. Przychodzi paniusia i prosi coś do łóżka. Mogę pani służyć pana Tadeusza. No to mało. No to 3 muszkieterów. Ona mówi, że i mało. 4 z Legii. Ja jeszcze mało. 10 z Pawiaka. Ona mówi, że i mało. Co za kobieta, za łeb się biorę. Alibaba i 40 rozbójników. Ona mówi, że jeszcze mało. No to mogę pani służyć tylko legionem ulicy. Wielki wybór książek, co w sklepie 5 złotych umie tylko 1 złoty. Chyba kupuję, znaczy już kupiłem, ale w zasadzie musiałem kupić 3 komplety ponownie książek Stanisława Grzesiuka, bo w zasadzie one cały czas krążą tutaj wśród moich znajomych i teraz w zasadzie nie wiem, kto to ma, nie wiem, kto komu pożyczył. Ludzie mi oddają, ja to znowu pożyczam, więc cieszy mnie to, że ludzie się dopytują, więc cały czas nawet tutaj pan obok, którego poznałem tydzień temu, miałem z nim pogawędkę, starszy pan, też na początku mieliśmy konflikt, ale został złagodzony właśnie jakby postacią Stanisława Grzesiuka i obiecałem mu, że też mu pożyczę książki. Ja akurat jestem z Olsztyna. Większość jakby fanów Stanisława Grzesiuka pochodzi, wiadomo, z Warszawy, tam gdzie żył i wychował się Stanisław Grzesiuk. Ale nie zapominajmy, że to jest jakby postać na tyle ponadczasowa i wielowymiarowa i uniwersalna, że no jakby ludzie, myślę, że nie tylko z innych miast Polski, ale myślę, że poza granice naszego kraju też wybiega wieści o Stanisławie. Powiedziałbym, dobrze, że jest popularny, cieszę się, że ta popularność nawet rośnie w tej chwili. Natomiast był to człowiek zupełnie wyjątkowy. Człowiek, którego ja określam, jest takie powiedzenie, homo, to znaczy nie powiedzenie, tylko stwierdzenie, homo ludens i homo faber. Homo faber to jest ten, który tworzy przede wszystkim. Homo ludens to jest ten, który się bawi i tworzy zabawę. Otóż Stasiek był połączeniem homo ludens i homo socialis. Mianowicie był człowiekiem społecznym. On był nastawiony na ludzi, na ich sprawy. On niesłychanie, powiedziałbym tak, że jego życie to było właściwie obserwowanie ludzi. Myślę, że pod tym względem on był zupełnie wyjątkowy. Ja go parę razy widziałem w Warszawie z grupą chyba 2 czy 3. Jak śpiewali piosenki. Z bałajką czy z czymś tam, z jakimś instrumentem. Druga różnica, jaka istniała między Czerniakowem a innymi dzielnicami. Miałem kolegów i na Woli, i na Ochocie, na Starówce. Żadna dzielnica nie była tak muzykalna jak Czerniaków. Zbieraliśmy się często grupami, nawet tak było, że i po 10, po 12, w mieszkaniach, jeśli to była zima, latem, czy na trawie, na różnych łączkach, czy po prostu na rogu ulicy. Spacerowaliśmy, za nami zawsze cała chmara młodzieży, dzieciaków, słuchając piosenek, przebojów i ballad przedmieściowych. Nie zawracaj kontrafałdy, że w Warszawie byłeś, bo na Saską Kępę wcale nie chodziłeś. Jesteś frajer, jakich mało istne tam wesele. Karuzela, młyn diabelski, bez ustanku miele. Banjola wzięła się, myślę, od Stanisława Grzesiuka. To znaczy, najpierw miałem mandolinę, na której w ogóle nie potrafiłem grać. Taką neapolitańską, z takim wybrzuszonym dnem. A potem mi się zamarzyło, jakoś ciągnęło mnie po prostu w naturalny sposób do
do tego instrumentu, który widziałem na zdjęciach. Zdjęciach Grzesiuka, w tych kilku fotografiach, które znałem jako dzieciak. W okolicach 50. rocznicy śmierci dziadka podjęłyśmy z siostrą decyzję, żeby te wszystkie rzeczy, pamiątki po nim, wszystkie łącznie z banjolą, oddać do jakiegoś muzeum. Ogromne nasze zdziwienie było, że tak naprawdę żadne muzeum do końca nie było zainteresowane. A chyba jakiś rok później odebrałam telefon i usłyszałam męski głos. Dzień dobry, nazywam się Jan Młynarski i ja bym był zainteresowany, co się stało z banjolą Stanisława Grzesiuka. Umówiliśmy się, przyjechał, wyciągnęłam banjolę. Janek chciał ją po prostu zobaczyć, dotknąć. Jako fan Stanisława Grzesiuka, wielbiciel jego muzyki, po prostu był zaciekawiony, co się stało z tym instrumentem. I w pewnym momencie Janek po prostu, trzymając tą banjolę w ręku, troszeczkę podstroił klucze i zaczął na niej grać. Grał na instrumencie, który leżał nieużywany na szafie przez ponad 50 lat. Piosenki w jego wykonaniu znam od dziecka, od bardzo wczesnych lat. I dosyć szybko mi weszły do głowy. I tak po nitce do kłębka. Od Grzesiuka zacząłem poznawać warszawską tradycję po prostu. I również od Grzesiuka trafiłem do starych, klasycznych, polskich, rozrywkowych piosenek, które są moją wielką pasją. Ponieważ zacząłem zadawać pytania sam sobie i innym, cóż za piosenki śpiewa Stanisław Grzesiuk. I się okazało, że śpiewa takie, siakie, owakie, takich twórców, takich, że tę piosenkę u cioci na imieninach śpiewał Tadeusz Faliszewski przed wojną. A Tadeusz Faliszewski występował głównie z orkiestrą Henryka Golda. Kto to był Henryk Gold? To był brat Artura Golda. Kto to był Artur Gold? Występował z Jerzym Petersburskim, a Jerzy Petersburski z Arturem Goldem mieli orkiestrę w Adria. Co to była Adria? A kto chodził do Adria? Dlaczego Wieniawa Długoszowski wjechał do Adrii na białym koniu? I tak dalej, i tak dalej. No więc to są sploty faktów, historii, anegdot, życiorysów, które wzięły swój początek od Stanisława Grzesiuka w moim przypadku. Jakby to powiedzieć, żeby głupio nie wyszło. Ja przyczyniłem się w znacznym stopniu do tego, że Stasiek w ogóle wszedł w środowisko. Potem on sobie już doskonale dawał radę. Myślę o środowisku twórców. Jednym z moich studentów na Uniwersytecie Warszawskim był Zenon Wiktorczyk. A Zenek Wiktorczyk prowadził kabaret Szpak. I kiedyś zaprosił mnie do tego kabaretu. No i ja wtedy właśnie zaprosiłem z kolei Stasia z Czesią i ja jeszcze z jakąś tam panienką. Koniec pierwszej części programu odbywał się w ten sposób, że za sceną było takie puknięcie, stukanie normalne. I Zenek pyta, kto puka? Głos z tamtej strony, Łazuka. I wyszedł młody, bardzo Łazuka, szczuplutki i odśpiewał u Joska na Gnojnej znaną warszawską piosenkę. W czasie przerwy Zenek podszedł do stolika naszego, pytał, jak nam się podoba. I ja mówię, słuchaj, co to za taka Łazuka, co stuka? A ja, nie podobał ci się? Ja mówię, nie, ale wiesz, jeżeli idzie o Joska na Gnojnej, to tutaj masz kogoś, kto by ci to zaśpiewał. Weź go do kabaretu. A Zenek mówi, nie, do kabaretu nie mogę, bo to i związek artystów i jakieś takie rzeczy, ale wezmę go do podwieczorku przy mikrofonie, który się odbywał w kawiarni Stolica na Placu Powstańców. Cała historia z Grzesiukiem zaczęła się od pana Janka Młynarskiego.
dzwoni. Proszę pana, mam tutaj bandżolkę, chodzi o tą naprawę, to jest Grzesiuka. Czy pan się podejmie naprawy? Ja mówię, to proszę to przywieźć. No i przyjechał z wnuczką pana Grzesiuka i przywiózł tą bandżolkę. Tą Grzesiukową. Rok 2018 powinien być w Warszawie rokiem Stanisława Grzesiuka. Że może Warszawa w tym momencie, którym jest, takiego niesamowicie szybkiego rozwoju, przemieszania i oderwania może od tradycji, powinna czerpać właśnie z takich postaci. Powinna mieć swoje lokalne autorytety. Jak ci brachura z Maryśko, poszłem tam w niedzielę, tryń się na huśtawkę, mamy czasu wiele. Jak podbiłem ją do góry, to ci pana jękła, to dopiero frajda była, jak Maryśka brzdękła. I zamarzyłem sobie, żeby zrobić coś może oddolnie. I stwierdziliśmy, że skoro Grzesiuk jakby tyle nam dał tym swoim życiowym dorobkiem, że może po prostu warto nagrać taką płytę, która by była takim prezentem na jego urodziny, zakładając na przykład, że on żyje, że jest starszym panem i że przynosimy mu prezent jako młodzi ludzie, względnie młodzi ludzie, którzy mogą pokazać mu, że to, co po sobie zostawił, nie ginie. Za jakiś czas zadzwonił ponownie, mówi: słuchaj, chciałbym nagrać płytę. Chciałbym nagrać płytę i do współpracy chciałbym zaprosić banjolę twojego dziadka. Ona, jak pojechaliśmy nagrywać, to ona do mikrofonu, do starego mikrofonu, to mikrofon kocha ten instrument. Takie piękne brzmienie, naprawdę, z bliska nagrane. Tłusty taki. Na wstęgowy mikrofon. Piękne brzmienie. Nie do podrobienia w ogóle. Staraliśmy się być bardzo blisko oryginałowi, żeby nie tyle, żeby kopiować styl Stanisława Grzesiuka, co kultywować ten styl. Zależało mi również na tym, żeby umieścić piosenki trochę mniej znane. I tutaj postawiliśmy na piosenki tak zwane starowarszawskie czy tradycyjne, głównie autorów nieznanych, które Grzesiuk bardzo pięknie wykonywał. Był odmienny w nowej kupie, miał tu żurek na zawiasach, a cynadra dymał w miechy i sekundo trzymał w basach. Szła zabawa ci galancie, spływał pod po cyferblatach, więc płynąłeś w sztywnej myśli, bo był wybór w parzygnatach. Były także mamki, niańki z mleczarniami, rany boskie i dwie panny z towarzystwa, co wieczorem na Czerniakowskie. Ciekawy element tej układanki jest taki, że kilka lat temu poznałem się z Izą Laszuk, która jest wnuczką Stanisława Grzesiuka, jak wiadomo. Zaprzyjaźniliśmy się i ona mi udostępniła jego grata, czy jego drewno, jak sam mówił. I tę płytę 100 lat Panie Staśku nagraliśmy z udziałem tego instrumentu. Więc, a ponieważ jestem człowiekiem romantycznym i sentymentalnym, więc miało dla mnie to duże znaczenie symboliczne. Ten fakt, że płytę na stulecie jego urodzin nagrywamy na jego instrumencie. Kiedy przypada dokładnie? 100 lat urodzin było w maju 2018. Mogę coś ze... To jest taka piosenka, co się nauczyłem. W saskim ogrodzie, koło fontanny, jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna, jak wonna lilia, na imię miała panna Cecylia. Tak z nią flirtował, aż przebrał miary z krawiec całusa. Ona mu zegarek, tak z nią flirtował, aż przebrał miary z krawiec całusa. Ona mu zegarek.
złapał ten czerniakowski akcent, tym przeciągnięciem. Na Wolskiej pod Kogutem tam była zabawa, tańczyła Helka Klawa, wybrany świata co. Wróciły wspomnienia z dzieciństwa. Bo jak wziąłem ją do ręki, to sobie przypomniałem, że ja tą bandżolkę już 50 lat temu, albo trochę więcej, już miałem w ręku. A dlaczego? Mieszkałem w ogóle nie od urodzenia, ale od 1945 roku, mieszkałem w Róg Chełmskiej i Stępińskiej. Tak zwane Sielce to były. Obok były Chołówki, potem był Czerniaków, a 200 metrów ode mnie była ulica Tatrzańska, na której mieszkał pan Grzesiuk. W takim półzwalonym jeszcze domu. I to, co pamiętam, jak w letnie ciepłe wieczory on z tą bandżolką wychodził na podwórko z kolegami tymi jeszcze żyjącymi z dzielnicy. Oczywiście tam była i jakiś napój był i papieroski i on wtedy na tej bandżolce tam przygrywał. A dzieciaki z całej dzielnicy, a to była końcówka lat tam, nie wiem, 50., 50., to myśmy mieli po 7, 8, 9 lat. Jak zmarł, na początku lat chyba 60., ktoś z rodziny Grzesiuka, tylko nie mogę sobie w tej chwili uświadomić kto, chodził do szkoły razem na Zakrzewską, bo ja później na Zakrzewskiej chodziłem. I coś się zgadało, że ta bandżolka, ja mówię, a ta bandżolka, na której grał Grzesiuk, a to leży w domu. Ja mówię, to wiesz, to przyjdzie, zobaczymy, może jakiś handel zrobimy, jak to wie pan, jak to dzieci, za cukierki, za czekoladę, tam jeszcze coś, za scyzoryk, proszę pana. No i miałem tą bandżolkę w ręku, ale niestety chyba się z rodziny ktoś zorientował, że on to wyniósł z domu. On dostał łomot, no a ja już więcej tej bandżolki w ręku nie miałem. Dopiero po tych 50 latach Janek przyniósł. Jest to skóra nieobozowa, to nie jest obozowa, to jest wymieniona po wojnie przez Grzesiuka. I on na niej grał do śmierci i tutaj jest przetarcie, zresztą to przetarcie widać też na zdjęciach za jego życia. Już widać to przetarcie i lekkie to przetarcie, to większe to... No bo to jest odgrania, prawda, od tego. Na Wolskiej pod Kogutem tam była zabawa, tańczyła Helka Klawa, wybrany świata cud, gibane kawalery, łobuzy, sztajery, to wszystko z wolskich stron, śpiewają Helce w taki ton. Rum Helka, tyś gruba jak tabelka, tyś mocna jak ta szklanka, ma suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, trzymasz tajerski gest. No wszystko się rozsypywało, wszystko. To był instrument niefabryczny, gdzieś nieskładany z części fabrycznych. Jedyne, co było oryginalne, to gryf. Jak się okazało, tam później słyszałem, czy tam gdzieś czytałem, że on ten odkupił to od jakiegoś więźnia, który przywiózł mandolinę do obozu, tylko że jakiś łobuz Niemiec tą mandolinę pod nogę, ale gryf został i on tylko ten gryf tam dorobił resztę tych rzeczy, tam za jakieś papierosy, za coś kupował. No i kupa roboty. A najgorsze to było to, że była pęknięta skóra. Nad Modrą Wisłą, goniąc spojrzenie, siedzi Marianna ze swoim pcheniem. On, jak to mówią, jest chłop morowy i bezrobotny jest zawodowy. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Po to, żeby instrument zabrzmiał tego typu, to ta skóra musi być jak bębenek rezonacyjny, taki oddawać dźwięk. Ona była bardzo miękka. Nie można było jej naciągnąć, bo groziło to dalszym pęknięciem. Wymienić nie można było, bo cały, mówię, ten
historyczna jej wartość to było przez ten malunek tej myszki Miki i tego napisu, prawda? Koncentrationslager Gießen-Mauthausen i lata. Życiowo tak jestem sam już w tej chwili, więc żeby w głowie się nie pokręciło, to robię to po pierwsze, że lubię, jak się reaktywuje takie właśnie starocia jeszcze z historycznym podtekstem, to też jest jakaś radość, no, satysfakcja. Ja w tej chwili więcej mam banjolek niż gitar do naprawy. Warto powiedzieć o tym, że od kilku lat jest dosyć mocny renesans tej warszawskiej tradycyjnej tak zwanej nuty. Jest sporo zespołów. Myślę, że moje pokolenie i ludzi troszkę młodszych ode mnie już nawet zajmuje się tym dosyć intensywnie. Skąd się wzięło ten serwis, to lutnictwo? Ja jestem z wykształcenia muzykiem, który 40 parę lat zawodowo żyłem z tego. Wywodzę się, że tak powiem, z ruchu rock'n'rollowego. W 62 roku w szkole mojej na Zakrzewskiej powstał zespół Chochoły. To byli koledzy z mojej klasy w ogólniaku. Myśmy co sobotę, co niedzielę na korytarzu szkolnym przygrywali do zabawy. Później wyjechałem do Niemiec na 20 parę lat. Wróciłem w 2002 roku do kraju. Po paru przygodach sercowych, znaczy zawałowych. No i jak szpary odeszły, parę sprężynek powszczepiali, no to trzeba było coś robić. Urlop się kończy, czas do wojska wrócić, ale Belusiowi żal koleżków rzucić. Nie tak koleżków jak swojej kochanki, u której przebywał wieczór i ranki. Wreszcie go schwytali grudnia 13 i go zawieźli do biura śledczego. W roku 2009 założyłem zespół Warszawski Kombo Taneczne. Pierwsze nasze koncerty były złożone praktycznie wyłącznie z piosenek z repertuaru Stanisława Grzesiuka, ponieważ te piosenki dobrze znałem i przychodziły mi dosyć łatwo. I grając ten materiał odczuwałem jakąś taką dużą frajdę i przyjemność i to było głównie po to wszystko zrobione. Bardzo dużo młodzieży było takich, którzy umieli grać. Często było tak, że ojciec grał, później dzieci grały. Ci, którzy grali jedni od drugich, przejmowali te piosenki i ci właściwie byli lansowali te piosenki, prawda, śpiewali ich w towarzystwach, na dzielnicy, prawda. Zbyt wiele zmienia się i zbyt często i szybko zmienia się w obiegu wysokim, żeby nadążyć za wszystkimi zmianami w wysokiej kulturze. I stąd zmęczenie tą kulturą. I myślę, że znowu, jeżeli istnieje zespół, który się nazywa Kapela Warszawska, to łączy w tym tytule dwie rzeczy zupełnie sprzeczne. Kapela to jest wiocha, prawda? Warszawska to jest city,
No i co? I da się połączyć? Da. W jaki sposób? Trochę uciekając od wysokiej kultury i trochę naprawiając kulturę niską. Myślę, że na tym tle, że to w znacznym stopniu tłumaczy ten renesans dzisiaj popularności Staśka. Nagminnie słuchałem pan Kroka z kolegami, cały czas jakby drążyliśmy ten nurt, ale na pewnym etapie zaczęły mnie interesować troszkę inne dźwięki, troszkę inne instrumenty. No i między innymi też jakby pojawiła się ta postać Stanisława Grzesiuka. No i wpadłem na pomysł, że trzeba taką formację utworzyć, która by wykorzystywała to, co we mnie jakby drzemało. Troszkę się otworzyć na muzykę. Mianowicie powołaliśmy do życia z kolegami kapelę Kapiszony. Ten trochę punk, trochę rock and roll, taki folk, to wszystko w takim wymieszanym sosie lirycznym, trochę takim grzesiukowym. Myślę, że tworzy taką niepowtarzalną nutę, co mieliśmy, co było w naszym zamiarze jakby. Boso, ale w ostrogach na marginesie życia. Bezczelnie uśmiechnięci, w kieszeniach tylko żart. Pół litra humoru i klawa muzyka. Zatańczymy z życiem jeszcze raz. Chodź, pokażę ci jeszcze. Chodź, pokażę ci więcej. Chodź, pokażę ci jeszcze. Wpadłem na pomysł, że fajnie by było oddać cześć Stanisławowi Grzesiukowi i napisać, zrobić dla niego numer. Numer nazywa się Bosa, ale w ostrogach, czyli tak jak pierwsza książka Grzesiuka. Więc to jest taki jakby nasz hołd oddany tej osobie. No i myślę, że w pigułce jest zawarte, oczywiście totalnie subiektywnie według mnie, jest zawarty sens i treść tego, kim był, co przedstawiał sobą Stanisław Grzesiuk, przynajmniej dla mnie. To w czasie okupacji mnie dość szybko wzięli na przechowanie, poznali się na mnie, bo byłem dość taki sobie bystry, sprytny chłopak, więc żeby mnie się jakaś krzywda nie stała, to zamknęli na przechowanie do obozów koncentracyjnych. Wysiedliśmy w Mauthausen na dworcu. Tam już czekała duża grupa SS-manów. No i piątkami ustawili nas i takim półbiegiem, truchtem w nocy to było do obozu. Odczytanie na apelu, sprawdzenie nazwisk, czy się wszystko zgadza. Po schódkach zejście w dół do łaźni. I tam przy stoliku jednym, przy stoliku drugim siedzieli jeden i drugi więzień. Spisanie kartotek więźniom wyspisywali, zapytywali. Więc ja, jak doszedłem przy moim stoliku do dyktowania już, imię, nazwisko, datę urodzenia i zawód. Więc ja mam dwa zawody. Ja jestem ślusarzem i krawcem. I tak napisał. On bardzo wiele opowiadał o obozie, czy o kilku obozach przecież, w których był więziony. I ktoś tam w szpitalu tak fajnie panu o tym opowiada, niech pan to spisze. I on zaczął pisać. Rzeczywiście cierpiał wtedy na bezsenność i przeważnie pisał w nocy. Tam
przywożono mu te kartki papieru. Ja wtedy akurat wyjeżdżałem, byłem gdzieś za granicą i przy samym początku 5 lat kacetu nie byłem. I jak wróciłem, to on mi pokazał, że już ma to gotowe. Więc ja tylko po tym przelatywałem, jakieś takie tam wyłapywałem drobne rzeczy. I to poszło w swoją drogą. Następnego dnia rano apel przed barakiem. Stanie dosyć długo w tym mrozie. Stoimy i patrzymy, a baraki były odgrodzone takim płotem, poszczególne baraki. I stoimy na tym apelu i patrzymy, wiozą na wózkach nagie osoby, nagich trupów, poukładane na takich niedużych wózkach, po kilku, pięciu, sześciu, wiezi do krematorium. I tak sobie patrzymy na to wszystko i sobie myślimy, rozmawiamy. Ich wiozą dzisiaj, ale za ile dni nas powiozą? Nastąpiły bardzo trudne dla Staśka historie, ponieważ on podawał najzupełniej autentyczne nazwiska współwięźniów. Nie wszyscy z tej grupy, którą wymieniał tam, byli najbardziej pozytywni. I parę osób, kilku tych dawnych więźniów wystąpiło przeciwko Staśkowi do sądu o znieważenie, o oskarżenie o współpracę z Niemcami i różne takie historie. I Stasiek wtedy miał duże kłopoty. Ja też biegałem po znajomych, szukałem mu dobrego adwokata i zdecydował, że on już w ogóle nie będzie pisał. No po czym, po tych procesach, te procesy kazały tylko, nie zmieniły niczego, natomiast kazały tylko w wyniku procesów musiał w kolejnych wydaniach nie wpisywać nazwiska, a tylko pierwszą literę nazwiska, bez pełnego. Zostało tak, jak było. Bazgrolił, po pierwsze. Po drugie, z ortografią to on nie przyjaźnił się za bardzo. Podobnie zresztą jak i z interpunkcją. A poza tym Stasiek był potworny leń. Tego się nie mówi o nim, ale on właśnie, on był homo ludens, nie homo faber. Nie chciało mu się. No ale jak się już przymusił, to rzeczywiście on pisał dokładnie tak, jak mówił. Kiedy czytałem pierwsze fragmenty, to tak, jakbym go słyszał dokładnie. Bez żadnej różnicy. Ta opaska jest zrobiona, sam sobie to zrobiłem we fabryce, jak pracowałem, bo były zrobione na blasze, blacha, kawałek blachy ocynkowanej i te numery były wybite takim numeratorem, każdą cyferkę osobno i to było wybite i tutaj na nadgarstku każdy nosi na lewej ręce to. Z Mauthausen przeprowadzono nas do Guzen, na placu apelowym. Wyszło kilku oficerów, no i przemówienie wygłosił komendant. Zawsze jak wygłaszał przemówienia, to najpierw rozpoczynało się od epitetów, od psów paskudnych, że jesteśmy paskudne psy, bandyci, którzy tylko zasługujemy na obóz. I tutaj w obozie Guzen będziecie wszyscy pracowali. I tutaj każdy może żyć. Jak będzie dobrze pracował, to nawet 14 dni może przeżyć. Myślimy sobie, no perspektywy niewesołe, no ale tak sytuacja wygląda. Zaprowadzono nas do baraku 11 i tam
tak samo jak po każdym przemieszczeniu z baraku na barak, pisarz blokowy spisywał kartotekę na nowo. I tak samo mnie, imię, nazwisko, zawód. I ja już sobie wtedy przypomniałem, jak to podałem w Mauthausen, że jestem ślusarzem i krawcem. Tak samo podaję tutaj, że jestem ślusarzem i krawcem. A ten powiada, bist du Schlosser, also morgen Kommando Steyr. Jak jesteś ślusarzem, to jutro do Kommando Steyr. Steyr to była fabryki broni Steyra. 8 hal fabrycznych w obozie były zbudowane. Tylko, że tutaj to jest błąd jeden, bo to Gießen to jest, to nie Gusen, tylko Gießen. Po niemiecku umlaut. Tak. To się czyta Gießen. Grzesiek był ruchliwy w obozie. Na tym bloku, gdzie on był, to ten opiekun tego, nadzorca tego bloku, tego baraku, Grzesiek mu odpowiadał, bo śpiewał piosenki. I ten akurat mu to podobało się, więc on, Grzesiek, chodził po poszczególnych barakach i śpiewał. Wszedł i zaśpiewał, to mu z łóżek po papierosie rzucali. On sobie tych papierosów nazbierał. Także za papierosy w obozie można było kupić wszystko. No i obiad kupić, nawet nie cały, ale resztki, bo ktoś zjadł część, tylko połowę obiadu, a drugą połowę miski sprzedawał za papierosa. Także już był usytuowany, miał papierosy. Piosenki obozowe to jest już zupełnie odrębny i duży rozdział. Piosenek w obozie było dużo. Z książki mojej, z życia zresztą wynika, widać jaki jest mój charakter. Ja nie pasjonowałem się ani piosenkami, ani twórczością obozową, które miały na celu pogłębianie jeszcze jakiejś depresji ludzkiej, o męczarniach, o tragicznych sytuacjach, o śmierci. Ja te piosenki też odrzucałem od siebie. I piosenki, i wiersze, jeśli takowe były w obozie. Ja raczej zatrzymywałem się na tych, które podnosiły na duchu, które pomagały w przetrwaniu. Kilka lat temu skontaktował się ze mną Bartek Janiszewski. Przedstawił swój pomysł, projekt, że chciałby napisać biografię Stanisława Grzesiuka. Nie podchodziłam do tego pomysłu na początku zbyt poważnie. Bartek nie był pierwszą osobą, która zgłosiła się do nas jako do rodziny Stanisława Grzesiuka z jakimś pomysłem na dzieło o nim. Co się potem okazało? Udało mu się, tak? Napisał tą biografię, poświęcił jej ogrom pracy, ogrom czasu i zrobił to naprawdę świetnie. Od samego początku było założenie, że nie będziemy Grzesiukowi budować cukrowego pomnika. Przedstawimy go, znaczy Bartek go przedstawi, tak? A my dołożymy wszelkich starań, żeby mu pomóc, żeby to była prawda. Żeby w tej książce dziadek był taki, jaki był naprawdę. Prawdziwy człowiek z krwi i kości, niewymyślony obraz, nie przesłodzony obraz na potrzeby biografii. Ja całe życie piszę, to jest mój zawód. Piszę, bardzo długo byłem dziennikarzem, tylko i wyłącznie teraz też przez scenariusze. To była pierwsza taka książka prawdziwa, którą napisałem. I oczywiście spóźniłem się potwornie, ponad rok z deadline'em. Też jak kopiesz, to znajdujesz coraz więcej, więc jak kopałem, to znalazłem te niepublikowane fragmenty. Jak trafiałem do jednego ze znajomych Grzesiuka, to potem oni przekierowali mnie do kolejnych. I gdzieś to jest trochę takie śledztwo. Strasznie chciałem mieć taką umiejętność, jaką miał Grzesiuk. I nie mam takiej umiejętności, myślę, że niewiele osób ma. To znaczy takiej umiejętności pisania, która jest właściwie przełożeniem takiej gawędy, przywódcy na papier. Byłem pod ogromnym wrażeniem tych książek. Aż sam byłem zdziwiony, że aż tak na mnie oddziały wały i same książki, i postać Stanisława Grzesiuka, i jakby drogę, którą
mi wskazały, światopogląd, który się wtedy w młodym człowieku ukształtował. Cała historia z wydaniem wznowionych książek Stanisława Grzesiuka, wszystkich trzech części, zaczęła się tak naprawdę dzięki albo przez Bartka Janiszewskiego, bo gdyby on nie zaczął pisać tej biografii, nie zacząłby grzebać w papierach, w pamiątkach po Stanisławie Grzesiuku, nie sięgnąłby do tych rękopisów, które latami leżały u nas na szafie, być może nigdy nie byłoby pomysłu, żeby wydać te książki jeszcze raz w tej rozszerzonej wersji, bez skreśleń, bez cenzury. Dotykanie tych rzeczy, które były w tych skrzynkach takich rodzinnych, a tam one właściwie leżały nieruszone od 50 lat, to było coś na pewno takiego, co było trochę wzruszające. Natomiast rzeczywiście, co ciekawe, znaczy mnie najbardziej dotknęły dwie rzeczy. Tak, żebym poczuł, jakby, że to coś znaczy. To po pierwsze oczywiście bandżolka, bo to jednak jest jakiś taki symbol, świętość, jak sobie zdasz sprawę z tego, że to jest zrobione z krzesła, na które naciągnięto świńską skórkę, że to wszystko powstało w jakimś obozowym warsztacie, że kosztowało te 400 papierosów osławionych, że jakby dało mu przeżyć w obóz i potem było z nim wszędzie. Znaczy, jak on grał w sali kongresowej, to dźwiękowcy się łapali za głowę i prosili go, błagali go, żeby on wziął normalny, taki prawdziwy instrument od lutniarza, a nie tę taką trochę samoróbkę. Ale on nie chciał. No i to jest na pewno jakaś taka też świadomość tego, że na tym powstały te wszystkie piosenki, które jakby w ogóle pozwoliły, żeby ta muzyka przetrwała. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, oczywiście zdjęcia są super, bo to jest tak, że nagle go widzisz w innym też świetle. Znaczy jest bardzo mało, bo wcześniej widziałem zdjęć Grzesiuka, bo bardzo mało ich było dostępnych w takim, powiedziałbym, ogólnym dostępie, czy w necie, czy w książkach. I nagle widzisz inne obrazki, trochę takie właśnie rodzinne zdjęcia, jakieś takie rzeczy, które są, też pokazują go trochę bliżej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o pana Janiszewskiego, to on jest po pierwsze zafascynowany Staśkiem Grzesiukiem. To nie ulega wątpliwości, że wynika to z kolei według mnie z jakichś jego osobistych potrzeb, to jest dla mnie także pewne. Być może, że kiedy był mały, słyszałby gdzieś tam piosenki Grzesiuka w jakiejś sytuacji, która dla niego była ważna później w życiu. Nie wiem oczywiście, bo nie wypytywałem o to, ale niewątpliwie ta więź między panem Janiszewskim a Staśkiem Grzesiukiem jest dla mnie oczywista. Ale tak może, która mnie najbardziej zwróciła, to był taki notatnik, w którym są telefony zapisane do ludzi różnych. Kiedyś tak było, że ludzie jak zapisywali po prostu wszystkie numery i to jest dla mnie jakiś taki rodzaj jakiegoś takiego symbolu w ogóle też życia, tak jakiego on prowadził i w tym notatniku, bo tam jest i Bolek, Mietek, Marian, Krzysiek, Jacek i tak dalej, a jest też, są profesorowie, są lekarze, są bardzo ważni ludzie i to jest takie coś, co mam wrażenie jest takim trochę centrum też człowieka wtedy było, że możesz zobaczyć też po tym, jakby gdzie on mógł dzwonić. Potem jak oglądasz takie pudełko ze zdjęciami, w którym są zdjęcia, listy, dokumenty przecież z obozu też, które on tam zbierał, bo potrzebował i do różnych rzeczy, taki jakiś, i nagle sobie myślisz, a co zostanie po tobie, nie? Znaczy w sensie, to jak ktoś kiedyś ciebie w pudełko spakuje, w sensie twoje rzeczy, to co zostanie, nie? W sensie parę taśm jakieś, wiesz, pamiątki totalnie jakieś, czasami może głupie nawet, no nie wiem, wiesz, butelki od wódki, kapsle i to oczywiście są tam też kapsle, więc też tych pamiątek takich różnych, czasami przypadkowych jest dużo i to jest też fajna refleksja nad tym, nie? Znaczy to ty byś chciał mieć w swoim pudełku, jak cię znajdą. Ta ostatnia książka, Na marginesie życia, to już była wyrwana. Stasiek pisał ją dlatego, że miał pełną świadomość, że się kończy. Że ja przyszedłem do niego, do szpitala. Stasiek mówi, wiesz, już oddałem książkę do wydawnictwa. Była pani redaktor, wzięła książkę. Ja mówię, Stasiek, przecież tam jeszcze jest co najmniej 1/3 do napisania. Ale ja już wysiadam. Nie dam rady. Na marginesie życia zyskała nowy wymiar. Tak naprawdę to jest zupełnie nowa książka. Ja wiedziałam, co ja będę czytać, bo pracowaliśmy nad nią, nad fragmentami, które mają zostać przywrócone. Myślałam, że to już ta ostatnia, ta trzecia część będzie najłatwiejsza. Dotyczy najbardziej współczesnych czasów. Nie powinna mnie zaskoczyć. Zaskoczyła. Zaskoczyła i to bardzo, i to były takie momenty, gdzie musiałam naprawdę głęboko przemyśleć, czy aby nie
nie pozwolić, tak? Przywrócić jednego, drugiego, trzeciego fragmentu, że są zbyt osobiste, zbyt odważne być może czasami, albo zbyt aktualne. Bo czytając tą książkę ma się niesamowite wrażenie, jakby czytało się o dzisiejszych czasach. Te problemy, te sytuacje, to się w ogóle nie przedawniło. I jak redaktor Nalewski przesłał mi już tą taką całą złożoną książkę, miałam okazję ją przeczytać, nie w okładce, bo to byłoby chyba jeszcze większe przeżycie, takie przewracanie kartek. Czytałam ją w wersji elektronicznej, to ja chyba 2 dni chodziłam roztrzęsiona cała... Jeszcze pod niesamowitym wrażeniem. Ona nie robiła na mnie takiego wrażenia kilka lat temu w tej okrojonej wersji, jak zrobiła teraz. Ja myślę, że zrobi wrażenie na każdym. Wiedziałem, że to już jest ostatnia książka, którą piszę, a jednocześnie wiedziałem, że tak o chorobie tak potwornej, tak strasznej jak gruźlica i o tym, co naprawdę przeżywają chorzy, nikt nigdy nie pisał. Że Czarodziejska Góra Tomasza Manna to jest książka pisana z zewnątrz przez kogoś, kto nie miał zielonego pojęcia o tym, jak to naprawdę wyglądało i chodziło tam. Najmniej chodziło o chorobę, chodziło o sprawy społeczne i różne inne. Stasiek nie lubił, bardzo nie lubił rozmawiać o chorobie. Powiem więcej, że on ze mną przez tyle lat tylko raz rozmawiał o chorobie. Wtedy właśnie, kiedy ostatni raz byłem u niego, wieczorem przed tą śmiercią samobójczą praktycznie, bo już miał dosyć. Wtedy jakoś tak z taką goryczą okropną powiedział: Józiu, ja już nie wytrzymuję. To był chłopak sferajny. Uważał, że zawsze trzeba łeb mieć wysoko i z szacunkiem, panie Feluś. I koniec. A już takim generalnym spotkaniem to jest zawsze Dzień Wszystkich Świętych na Czerniakowie, na cmentarzu. To już jest generalne spotkanie, tam wtedy wszyscy, bo każdy przecież mieszkał przed wojną na Czerniakowie, od urodzenia. Tam ktoś ma swoich bliskich i tego dnia wszyscy tam zjeżdżają. Tak jak się zjeżdżają, tak nie wracają do domu, tylko przed bramą czekają, kto idzie następny i następny i następny. Także tak wszyscy zbiorą to wtedy na ten, prawda, kieliszek chleba gdzieś, żeby uczcić już generalne spotkanie. Ja myślę, że właśnie tylko w tej powojennej Warszawie Stasiek mógł się tak odnaleźć i stworzyć na nowo. Bo proszę pamiętać, że ta Warszawa, lewobrzeżna Warszawa przed wojną miała już około 600 tysięcy mieszkańców. Ilu zostało, ilu wróciło do Warszawy po wojnie? Wróciło niewiele. Warszawa była zasiedlana przez słoiki, jak się to dzisiaj mówi, a wtedy mówiło się inaczej. Mówiło się warszawiak. 3 dni wołamy po metrykę, jedzie. Oni przynosili ze sobą swoje środowiskowe, ci nowi warszawiacy, swoje środowiskowe przyzwyczajenia, swoje środowiskowe obyczaje i swoje środowiskowe piosenki, swoją kulturę. I to się wtedy mieszało. Ta Warszawa przedwojenna w niewielkich ilościach, ale jakościowo bardzo silna, bardzo ważna, przeżyła to wszystko, co najgorsze przecież, i wyszła z tego cało. I ten element napływowy, który przynosił swoje i który potrzebował nie wtedy, nie wysokiej kultury,
tylko właśnie tej kultury obiegu popularnego. Dzięki Grzesiukowi mamy jakąś tożsamość. Znaczy, że jeżeli mamy się do czegoś odwoływać, jakieś coś, z czegoś tę tożsamość budować, to myślę, że w dużej mierze to są właśnie jego opowieści. Te o przedwojennej Warszawie i te muzyczne, ale też te które są literackie. I łatwo z tego przypisać taki obrazek cwaniaka, warszawiaka. To jest ten taki negatywny obraz, ale to też jest bardzo wiele innych rzeczy. Tam jest humor. To jest pewien rodzaj, myślę, takiej tarczy, którą się można obronić przed tym, co jest najstraszniejsze. Ale to jest dla mnie bardzo warszawskie. To jest, jeśli są jakieś takie cechy, o których mogę powiedzieć, że są właśnie cechami warszawiaków, to właśnie to jest taki rodzaj ironii, takiego dystansu, bo wtedy chyba łatwiej trochę jest żyć. I on tak żył do końca. Jakby z jednej strony z tym honorem, z całą tą jakby twardością, hardością, postawą, charakternością, a z drugiej z takim właśnie trochę jajem, dystansem i luzem. I myślę, że to jest też bardzo imponujące w nim, że potrafi takie dwie skrajne postawy połączyć. Kilka miesięcy temu wydawnictwo Pruszyński ogłosiło konkurs na swoim fanpage'u. Oczywiście konkurs dotyczył książek Stanisława Grzesiuka, jaki one miały wpływ na ludzi. Ja miałam niewątpliwą przyjemność, a chyba przede wszystkim zaszczyt, przeczytać trzy nagrodzone prace. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, jaki wpływ potrafią mieć te książki na innych ludzi. Pierwsze nagrody zdobyły osoby, które nie są mieszkańcami Warszawy. To są osoby spoza Warszawy, z Olsztyna, z Poznania. I czytając tą nagrodzoną pracę, ja się po prostu popłakałam. Popłakałam się ze wzruszenia, bo czegoś takiego nie widziałam. Oczywiście się dużo ruszyło chyba dzięki tej książce, to znaczy i to, że udało nam się znaleźć te fragmenty niepublikowane, spowodowało, że gdzieś też trochę Grzesiuk nowo odżył. Też to się nałożyło zupełnie jakby niezależnie na to, co robi kombo Janka Munarskiego, więc gdzieś mam wrażenie, że jest taki moment, w którym pan Stanisław jakby trochę duchem jest bardziej aktywny tutaj na ulicach warszawskich i to mnie tylko cieszy, bo uważam, że to jest potrzebne, dobre i fajnie, żebyśmy o nim pamiętali. To, za co sobie go cenię, że z każdej sytuacji, w której się znalazł, znakomicie bronił się właśnie i poczuciem humoru, i optymizmem, i jeszcze w tym wszystkim potrafił pomóc drugiemu człowiekowi. Wyciągnął z tego życia jak najwięcej, aż pod koniec chyba przehulał, przesadził. To jest niesamowity pomnik. Pamięć ludzka to jest najpiękniejszy pomnik, jaki mógłby sobie zażyczyć każdy twórca, bo to nie sztuka wystawić komuś pomnik gdzieś w parku, gdzie nikt za kilka lat o tym nie będzie pamiętał, natomiast Grzesiuk żyje. Żyje w ludziach, w ich sercach, w umysłach, w pamięci. Chcą go czytać, chcą go śpiewać, chcą o nim pamiętać. To jest chyba najfajniejsza rzecz, jaka może się przytrafić. Czy spotykam takich ludzi jak on? Nie. Takich ludzi jak on nie spotykam. Bo spotykam takich, którzy śpiewają jeszcze ładniej i jeszcze lepiej od niego. Spotykam takich, którzy są jeszcze bardziej popularni niż on. Natomiast nie łączą tych wszystkich cech. Stasiek miał do ludzi stosunek taki, powiedziałbym, życzliwie praktyczny. Polegało to na tym, że on na przykład nigdy, ja byłem wyjątkiem tutaj, nie pożyczał nikomu pieniędzy. Nie było na to sił. Nie, pieniędzy nie pożyczę. Natomiast, jeżeli ktoś potrzebował czegoś, to Staszek mówił, nie masz gdzie spać? Przyjdź, znajdę ci. Nie masz roboty? I od jutra będziesz pracował. Nie masz co jeść? Chodź, postawię ci obiad. A pieniędzy nie pożyczał, bo mówił, że a pożyczę pieniądze, to stracę i pieniądze, i przyjaciela. Jest coś takiego, co mi się wydaje, co dla mnie też jest jakimś takim drogowskazem. Ja to kiedyś nazywałem tak niechcący taką stołecznym buddyzmem, bo to jest taki trochę buddyzm polegający na tym, że jest jakaś taka forma akceptacji dla rzeczywistości, to znaczy on nie akceptuje obozu koncentracyjnego, nie akceptuje biedy, która go spotyka, nie akceptuje choroby, ale jakby akceptuje to, że to na niego spada i musi z tym żyć i stara się z tym walczyć, stara się przeżyć w tych warunkach, ale to nie jest, on nie ma załamania, nie jest tak, że on jak dowiaduje się, że jest chory, że umrze na gruźlicę, to nie siada w kącie i nie płacze, znaczy po prostu mówi okej, to nie jest fajne, ale co mam z tym zrobić, że znaczy, tak jest.
I bardzo to w nim lubię, ten rodzaj jakby takiej postawy, która jakby z jednej strony się cechuje tym, żeby z tym, z czym możemy walczyć, to walczmy, a z tym, z czym nie możemy, to się po prostu pogódźmy, bo chyba nie ma lepszego wyjścia. Przez większą część życia był postawiony na piedestale, w domu panował kult dziadka. Dopiero to, jak Bartek pisał jego biografię, odarło go z tej powłoki bohatera i wtedy Stanisław Grzesiuk przestał być tylko i wyłącznie pozycją na półce z książkami. Został też moim dziadkiem. Myślę, że Grzesiuk jest ojcem chrzestnym tej naszej powojennej warszawskiej tradycji. Jest takim przewodnikiem, mentorem, duchowym ojcem nas wszystkich, którzy się czujemy związani z tą tradycją po prostu. Cieszę się, naprawdę się cieszę, że jego popularność rośnie. Z tym, że chciałbym, żeby młodzi zwłaszcza, którzy go słuchają, żeby zrozumieli, że to nie jest zwyczajny artysta z koziej wólki. Że to jest człowiek, który wszystko, co śpiewa, ma przeżyte, doznane i dosłownie przecierpiane przez 5 lat obozu. Tak bym na to odpowiedział. Klawo, jadziem. W saskim ogrodzie, koło fontanny, jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna, jak wonna lilia, na imię miała panna Cecylia. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegary. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegary. Modrą Wisłą, goniąc spojrzenie, siedzi Marianna ze swoim pcheniem. On, jak to mówią, jest chłop morowy i bezrobotny jest zawodowy. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Jak pokochałem swoją Walerię, to jej kupiłem los na loterię. Moja Walerio, twe szczęście wierzę, jak wygrać stawkę, to się pobierze. Na los wypadło 20 000 i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Na los wypadło 20 000 i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Miał zacne cele, na dobroczynny cel dawał wiele. Nieraz on mawiał, mój przyjacielu, każdy powinien dążyć do celu. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie i posłuchali.